could have been thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Spotykamy się w tym samym miejscu, kochani, co wczoraj. Dzisiaj mam ze sobą żel aloesowy z Biedronki i powiem Wam tak, to jest sztos. Umyłam sobie włosy, teraz nakładam ten żel na włosy. Ten w ogóle trik mam od mojej siostry, ja nie wiem, czemu ona w ogóle Wam jeszcze na kanale o tym nie pokazała, no ale ubiegam ją. A co tam, jak pokazała mi, to ja Wam przekażę. Aloes fenomenalnie wpływa na włosy, dlatego nakładamy go i tak jak odżywkę trzymamy 2 godziny, 3. Ja dzisiaj nie mam tyle czasu, więc ja sobie potrzymam troszeczkę krócej. Zobaczymy, co to wyjdzie. Tak idę do Biedronki, szukam tego żelu i mówię, że no widzę Ola żel, ale tu myślałam, że to jest taki żel do mycia. Wiecie, o co chodzi? Ona, nie, to jest ten żel zajebisty, mówię Ci, weź sobie go i włosy będą zupełnie inne i to jest mój ulubiony trik, mój fenomen i bardzo, bardzo, że jej poprawił włosy, więc robimy tak i tak i tak. Sprawdzimy, bo ja pierwszy raz to tak naprawdę nakładam. Miałam z tej serii szampon, powiem Wam, ale okropnie. Akurat ten szampon nikomu nie polecam, bo te włosy były strasznie tak teraz szorstkie i no nie dało się nawet rozczesać, nie były domyte i zobaczymy, co to z tego wyjdzie tak naprawdę, bo sama nie wiem, testuję. Dobra, mam to nałożone. Zaraz sobie zwiążę gumką włosy i poczekam tak 2 godziny. Później nałożę odżywkę. Ja szczerze powiedziawszy zawsze mam dużo odżywek. Czekajcie chwilę. Dużo odżywek i teraz przez jakiś czas stwierdziłam, że dobra, tyle mam asortymentu, że muszę go wykorzystać i tylko zostało mi parę, więc za jakiś czas będę musiała to kupić, ale tak systematycznie i z głową, bo ja kiedyś miałam ogromnego hopla i bzika na punkcie włosów, na punkcie dożywiania, na punkcie właśnie regeneracji. Szczerze powiedziawszy, tyle odżywek miałam i w sumie marnie to wychodziło. Włosy dalej były w średnim stanie i nie zawsze te odżywki nam pomagają. Mam kilka takich super odżywek, które non-stop używam, ale niestety czasami jest tak, że kupuję odżywkę, no i niestety na moje włosy się nie nadaje, ale dobrze, że mam oliwkę, bo oliwka akurat to, co, nie wiem, ona ma chyba inne włosy, bo to, co mi podchodzi, to jej nie podchodzi, a co jej podchodzi, to mi nie podejdzie. Także, kochani, odzywam się, jak już umyję włosy i odżywkę nałożę. Dzisiaj stwierdziłam, że odżywką moją będzie Argan Oil Mask. Enough for me.
Alan dalej chory, niestety, inhalujemy się. Kupiłam dodatkowe leki dla niego. Przy okazji, jak Oliwkę zawoziłam do szkoły, tutaj mamy Zatoki Grip Junior 6+. To też jest bardzo dobre na odporność, w sumie wsparcie odporności, wsparcie układu oddechowego, wsparcie gardła, jamy ustnej. I to jest nawet smaczne, bo Alan chce to pić. I kupiłam Prospan. To jest najlepszy syrop na kaszel. On nie zalewa dziecka ani dorosłego, bo to też dla dorosłego, bez alkoholu, bez cukru. Nie zalewa, tylko powoduje, że odkrztuszanie jest dużo lepsze i naprawdę go polecam. Od kilku lat stosuję. Wcześniej w szpitalu, tak jak mówiłam już kiedyś na vlogu, Alanowi przepisali, dali mukosolwan, który go totalnie zalał i musieli wdrążyć 3 antybiotyki naraz, żeby go uratować, bo już z oddychaniem było tak źle, że musiał mieć maskę tlenową. Także to jest najlepsze i to uważam, że no troszeczkę droższe jest i jest jeszcze jeden zamiennik tego, ale powiem Wam, że w smaku jest totalnie zupełnie inny, chemiczny, a ten taki smak ma naturalny. Także tyle z tych farmaceutycznych rzeczy. Kochani, tak jak mówiłam, Oliwkę odwiozłam do szkoły i stwierdziłam, że nie będę 2 razy jeździć, więc skoczyłam do miasta, bo i tak do apteki musiałam podejść, więc skoczyłam jeszcze do masarni i kupiłam mięso mielone na kotlety. Stwierdziłam, że kotlety dawno nie było, więc zrobię. Dzieciaki lubią, więc ucieszą się. A ja jeszcze zrobię ogórkową. Kupiłam warzywa, kupiłam, co tutaj kupiłam? Mięso, kupiłam cebulę. I ziemniaki. I słuchajcie. Mam tutaj ogórki kiszone 4, co prawda. Mam nadzieję, że wystarczą mi. I nie mam tego soku z ogórków. Ale mam nadzieję, że i tak będzie dobre. My lubimy takie kwaśne potrawy, tak jak żurek, czy kapuśniak, czy nawet zalewajka bigos, żeby było kwaśne. Ja z dziećmi uwielbiam, moja siostra też lubi kwaśne, kwaśne rzeczy. Dlatego zrobimy dzisiaj ogórkową, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę się zniżam, bo statyw mam taki, że muszę być niżej. Kochani, co do wczorajszego dnia, to powiem Wam, że bardzo mnie rozbolała głowa od tych całych, od tych emocji po prostu. No nie spodziewałam się, że koleżanka może po prostu przejść na drugą stronę, zmienić front nagle, tak jakby w sumie bez powodu. Możemy się tylko domyślać, jakie są powody tego. Nie chcę już tego roztrząsać, ale jednak zawiodła mnie strasznie. Dlatego no niepotrzebnie po prostu to było. Niepotrzebnie powiedziała, zaproponowała, skoro i tak się z tego nie wywiązała i zmieniła zdanie i bez powodu zrezygnowała. I tak naprawdę powiedziała cześć, nara, życzę Wam wszystkiego dobrego i tyle. No więc trudno, no taka koleżanka, jaka koleżanka. Mam trochę wspomnień z nimi. Jeszcze wczoraj sobie przypomniałam, że rzeczywiście synek miał mieć podawaną chemię i dobrze, że byłam na sali, bo akurat koleżanka właśnie gdzieś wyszła i dobrze, że byłam, bo podaliby mu inną chemię niż powinien mieć. Pomylili po prostu z innym dzieckiem. Powiedziałam, że to nie jest ten chłopczyk, że to jest inny chłopczyk. No i uratowałam w sensie, no podaliby mu inną chemię, a wiadomo, że każda chemia niesie ze sobą skutki uboczne. No nie powinni tak robić, ale czasami zdarzają się takie wypadki, że niestety chemię można komuś innemu podać, dlatego warto sprawdzać imiona, nazwiska, datę urodzenia, PESEL. No ale to już jest stricte medyczne, więc tutaj będę Wam dużo mówić. Kochani, no takie sytuacje się zdarzają, niestety wiadomo, że takich sytuacji w życiu będzie mieć wiele. To jest doświadczenie, zbieramy doświadczenie. Pewnie jeszcze wiele właśnie w życiu będziemy mieć takich przykrych sytuacji, ale czasami warto się uodpornić na to i wcześniej jednak też przemyśleć sprawę. I Alan skończył się inhalować, także po prostu chodzi mi o to, że czasami lepiej nie narażać się o właśnie na takie rzeczy, ale w sumie, czy się da? Mamo, nie da się pewnych rzeczy uniknąć. Boli cię brzuszek? Tak. Boli cię brzuszek? Tak.
Zaraz ci dam tableteczkę. Kochani, Ala nadal boli brzuch. Zrobiliśmy badania. Badania wyszły wszystkie w normie. Jeszcze w sobotę mamy USG, więc zobaczymy, co to będzie. Trochę mnie niepokoi, że go brzuch boli i chciałabym szybciej mieć już to badanie, ale niestety nie da się przyspieszyć. W sumie do soboty już niewiele zostało, więc mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Najgorsze jest to, kiedy nic nie wychodzi z badania i nie wiesz, co dalej robić, bo lekarz też za bardzo ci nie powie i szukaj wiatru w polu. Dlatego konsultowałam się z Barceloną, ale też w sumie jako takiej odpowiedzi nie dostałam. Budżet przysłali. Powiem wam, że nie jest tragicznie. Nie wyliczyli ogromnej sumy, więc też damy radę. Zobaczymy, co będzie dalej. No, w każdym bądź razie no to wiadomo, że Barcelona stricte onkologicznie leczy i stricte związanych z guzem powikłań. Powikłania związane z guzem, patrzy się, bo tutaj Leo śmie. Siedzi i patrzy. Tak, Barcelona leczy stricte guz i powikłania z tym związane, a jeżeli chodzi o interwencję taką szybką i doraźną, no to tutaj pediatra wchodzi w grę. Chociaż nie wiem, brzuch to jednak jest poważna sprawa, więc zastanawiam się, ale jeżeli chciałabym mieć konsultację z Barceloną, to nic mi z tej konsultacji, jeśli nie mam badań, bo badania są najważniejsze i to jest podstawa diagnozy, więc nikt nic na oko mi nie powie. Dlatego chciałabym zrobić to USG i zobaczymy, co dalej. Kochani, zabieramy się za gotowanie dzisiaj. Za gotowanie. Powiem wam jeszcze, że te włosy dobrze w miarę wyszły. Bo powiem wam, że ten żel aloesowy naprawdę daje radę. One są takie tępe. One są takie na początku strasznie plączące się, takie sztywne jak druty. Ale jak rzeczywiście później nałożycie o maskę lub odżywkę, to naprawdę rzeczywiście super się układają, są piękne i błyszczące, naprawdę wow. Kupiłam sobie nowy szampon i tak mi wypłukał kolor tutaj, że mam rudawy, ale już trudno, już nic nie robię z tymi włosami. Odpoczywają, niech odpoczywają, strasznie mi wypadały, ale już powoli znika ten problem. Więc powiem wam, że wszystko idzie w dobrą stronę. Dobra, zaczynamy gotowanie. Get enough from me. Kochani, dziękuję wam za tak wspaniały odbiór ostatniego filmu. Naprawdę nie spodziewałam się. Dziękuję za wsparcie, za zrozumienie. Rozumiecie mnie bez słów. Dokładnie wychwyciliście to, co chciałam wam przekazać. Nie mogłam tego powiedzieć wprost i nie mogę mówić o stricte takich konkretnych rzeczach, ale no, wychwyciliście to idealnie. Bardzo, bardzo dziękuję. A jeżeli chodzi o fundację, warto sprawdzać statusy fundacji. Tam naprawdę wszystko pisze. Mało kto sprawdza takie rzeczy i czyta, darczyńcy czy rodzice, a tam naprawdę jest wszystko, wszystko opisane do wglądu publicznego. Także kochani,
Trzeba sprawdzać status, regulamin fundacji, jak ona działa, na czym to wszystko polega. Nie wiem, wiele fundacji jest naprawdę super. Alan ma kilka fundacji naprawdę fajnych, gdzie nie ma problemu z niczym. Wszystko jest w porządku. Ale także kochani, naprawdę dziękuję Wam za wszystko. I tak jak mówię, tutaj też dostałam jeden komentarz, że fundacje pomagają. Rodzice sami muszą zbierać pieniądze. Jeżeli rodzic nie uzbiera na koncie fundacyjnym dziecka pieniędzy, to nie będzie refundacji faktur. Także kochani, no niestety, ale to na rodzicu spoczywa zbieranie pieniążków. Fundacja zazwyczaj tylko otwiera konto, robi opis, może czasami z innymi szpitalami zagranicznymi konsultuje dziecko, ale głównie rodzice zbierają pieniążki. No, także kochani, co bardzo dziękuję, że mnie tak wspieracie, że jesteście. Chciałabym już zakończyć ten temat i w sumie do niego nigdy nie wracać. No bo bardzo dobrze przyjęliście temat i bardzo dobrze mnie zrozumieliście. Więc tutaj nie będę też dużo więcej mówić, bo jak wiadomo, nie ma w sumie po co, ja nie mam nic do tego, ale czasami chyba wiadomo, na czym ten świat, znaczy czasami wiadomo, czasami warto wiedzieć, na czym ten świat polega i jak to wszystko działa. Dlatego kochani, pamiętajcie, sprawdzajcie, wpłacajcie, bo są wiele, wiele fundacji, jest naprawdę super i naprawdę dzieci są chore i warto pomagać, ale jednak sprawdzić status fundacji, jak ona działa, na czym to wszystko polega, to jest w sumie wgląd ma normalny człowiek, to jest do wglądu publicznego, więc można to wszystko sprawdzić. Wiele właśnie nie sprawdza osób, rodzice też nie sprawdzają, a to jest jednak bardzo ważne. Zabieram się dalej za gotowanie. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me. All the phone calls. Kochani, jeszcze jedno chciałam dodać. Jestem trochę zmuszona do tego, bo już chciałam, myślałam, że ten temat będzie zakończony, bo już poruszyłam go niejednokrotnie. Pani, która jest strasznie uporczywa i ma problem z tym, i ma problem z tym, że ciągle jestem ja i ja i ja, że dlaczego ja, jak ja mam pokazywać Alana, ja mam mówić cały czas o Alanie i gdzie jest Alan. No to wie pani co, to jest mój kanał i będę ja i ja i ja. I Alan jest w moim życiu, bo to jest mój syn i żyje podporządkowując moje życie jemu, ale to jest moje życie, mój kanał, pokazałam wam, z czym się zmagam, jakie jest moje życie, właśnie co robimy, jak to wszystko wygląda, ale w dalszym ciągu to jest mój kanał i będę ja i ja i ja. Jeżeli pani to nie pasuje i rzeczywiście chciałaby pani Alanka obejrzeć, no to niestety będzie pani, tak jak mówiłam wcześniej, oglądała go wtedy, kiedy będzie taka możliwość, taka sytuacja i wtedy, kiedy będzie film o nim. A raczej takiego filmu stricte o Alanku nie przewiduję, więc będzie pani musiała troszeczkę dłużej poczekać. Może najlepiej, jakby pani dała mi jakiś namiar na siebie, to wtedy do pani napiszę, że jest film o Alanie, żeby pani nie musiała oglądać mnie. A jak pani nie chce oglądać mnie, no to proszę zrezygnować z oglądania mojego kanału, bo niestety to jest mój kanał. Ja będę siebie pokazywać, moje życie, ale głównie siebie. Także nie zamierzam otwierać kanału Alana, gdyż no wiadomo, że to bardzo dużo czasu poświęca, trzeba poświęcić temu. I wystarczy chyba, że jest u mnie na kanale. Także bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie innym, którzy bardzo mnie wspierają, którzy są za mną, którzy nam pomagają. Bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Te wszystkie miłe słowa bardzo, bardzo dużo dla mnie znaczą i są ogromnie miłe, ale też zdarzają się właśnie takie słowa, gdzie jest Alan? No jest. No jest, ale kochani, wiadomo, że ten kanał był zamysłem, kontentem zupełnie innym niż medycznym. Ja nie chciałam w ogóle zupełnie mówić o
jego chorobie. Okazało się inaczej, ale tak czy siak. Chciałabym, żeby moje dzieci były w umiarkowany sposób na kanale, ale rzeczywiście, żeby ten kanał był stricte może nie medyczny aż w 100%, ale miał namiastkę rzeczywistości, jaka jest w każdym domu, normalności. I chciałabym Wam pokazywać mój punkt widzenia jako matki, jako kury domowej, że tak powiem. No co tutaj dużo mogę mówić. Jak ja sobie po prostu z tym wszystkim radzę. Mój punkt widzenia, nie Alana. Ja nagrywam. Ja tutaj jestem wszystkim od montażu, od nagrywania, od mówienia. Dlatego, kochani, no jak na razie Alan nie przejmie mojego kanału. Nie zamierzam mu oddawać mojego kanału. Więc, kochani, taka jest prawda, że kto będzie chciał mnie obejrzeć i oglądać, to będzie mnie oglądał, a kto nie będzie oglądać, to wiecie, nie będę trzymała na siłę. Zawsze ktoś po prostu może wziąć sobie subskrypcję, czy po prostu nie wchodzić na moje vlogi. Ma każdy wybór. Także, kochani, dziękuję. Dziękuję za wszystko, za to, że jesteście. Nie chcę już chyba poruszać tych tematów, takich tematów. Niestety ciągle one się tak pojawiają, ciągle w sumie, no może nie, że ciągle i wszyscy piszą. To jest tylko i wyłącznie jedna pani, przynajmniej która się ujawniła, bo może jest więcej osób, które czekają tylko i wyłącznie na filmy z Alanem. No ale już wyjaśniłam tutaj przed chwilą, jak to wszystko wygląda, więc kochani, tak będzie.